Cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole. Dzień dobry pani naczelnik. Dzień dobry. Witam państwa, witam pana. Dziś spotyka się Opolska Rada Działalności Pożytku Publicznego. Co to za gremium? E, gremium specjalistów, ekspertów. E, gremium opiniodawczo-doradcze prezydenta. Składające się z przedstawicieli... Trzech środowisk, można by powiedzieć. Przede wszystkim największa grupa to środowiska organizacji pozarządowych, Trzeci przedstawi sektor, tak przedstawiciele trzeciego sektora. Oni stanowią połowę tego gremium. Druga połowa to przedstawiciele prezydenta, czyli urzędnicy, no i przedstawiciele Rady Miasta, sami radni. To taka formuła ma zapewnić faktycznie skuteczność tych obrad, no i wypracowywanie pewnych rozwiązań czy propozycji, które. Nie tylko będą dobre, ale będą możliwe do wprowadzenia w życie. Jak wybierana jest taka Rada? Demokratycznie. Czyli zgłaszane są kandydatury, później same organizacje wybierają. Teraz mamy drugą kadencję Rady Pożytku Publicznego, więc to jest takie ciało, które rozwojowo tutaj pracuje z kadencja roku na rok. trwa ile? Cztery lata. Ale nie pokrywa się z kadencją Rady Miasta? Nie, nie pokrywa się. One się nakładają na siebie po tak. prostu. Mhm. A jakie ma uprawnienia ta Rada? Rada Pożytku Publicznego, tak jak powiedziałam, to przede wszystkim opiniowanie i doradzanie. Takim strategicznym dokumentem, nad którym pracuje Rada, to program współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. Mamy i programy wieloletnie, i programy roczne. I Rada Pożytku od początku współpracuje przy. Opracowywaniu programu, ale też później e, przeprowadza taką ewaluację już przy sprawozdaniu z realizacji tego programu. Już... Jak ta współpraca wygląda? To są głównie konkursy na różnego rodzaju projekty ogłaszane przez miasto. Współpraca jest zarówno finansowa, czyli te konkursy, o których pan redaktor e, mówi, i tutaj konkursy są na zadania jednoroczne i wieloletnie, coraz więcej tych wieloletnich, bo też organizacje e, sygnalizują, że taka jest potrzeba, ale też współpraca e, pozafinansowa. Czyli właśnie to takie szeroko rozumiane e, doradztwo. Też również ze strony miasta to są organizowane szkolenia, porady eksperckie, e, spotkania. Głównie w tych obszarach e, ta współpraca się układa. A duże pieniądze miasto przeznacza na trzeci sektor? Ja myślę, że bardzo duże. Z roku na rok coraz większe. Na 2019 rok zaplanowana kwota jest nie mniejsza niż 14 milionów. Więc no to sporo, myślę, że to, jest, że to jest naprawdę spora kwota, jest o co, o co powalczyć. No i tak jak mówię, to jest budujące i pokazujące, że trzeci sektor się wzmacnia, ponieważ z roku na rok tych pieniędzy jest więcej. To znaczy też, że miasto. Ufa organizacjom, że dobrze wydat wydatkują te pieniądze. W innym wypadku z całą pewnością by to nie było możliwe. To chyba trochę wygląda tak, że miasto część swoich zadań zleca takim organizacjom? Dokładnie tak. Część swoich zadań takich przypisanych samorządom, ale też zadań jakichś pomysłów na to, jak rozwijać na przykład demokrację lokalną. Zlecane jest zadanie, i to same organizacje tutaj mają pole do popisu, mogą zaproponować, jakie, jakie działania by widziały, no i je przeprowadzić później. Co w programie dzisiaj? Dzisiaj program jest obszerny. Właśnie w zasadzie już startujemy z tematem przygotowywania się do programu współpracy, który. Czy nowego? nowego na 2020 rok, bo Rada Miasta musi do listopada przyjąć ten program współpracy, ale też chcielibyśmy, żeby ten program powstawał spokojnie, żeby był czas na zespoły robocze, na ustalanie tematyki, na wyznaczanie sobie priorytetów, więc to jest jeden duży temat. Będzie też temat harmonogramu działania w ogóle samej Rady Pożytku i również zmiany w regulaminie konkursów ofert zmieniły nam się przy które stanowią o elementach, jakie muszą zawierać oferty, umowy, sprawozdania z konkursów, więc to też się pojawi na posiedzeniu. A co w najbliższym czasie planuje Centrum Dialogu? Tych zadań jest mnóstwo. Teraz jesteśmy w czasie, kiedy przede wszystkim trwają konkursy ofert, ponieważ musimy je jak najszybciej ogłosić, aby jak najszybciej rozstrzygnąć. rozstrzygnąć. Aby organizacje miały jak najwięcej czasu do realizacji tych zadań. E, aktualnie jeszcze mamy mm, 13 konkursów, które trwają, one są dostępne u nas na, na stronie, więc polecam, żeby się zainteresować e, organizacjom e, pozarządowym. Bo jeszcze można wziąć udział. Jeszcze można wziąć udział, i tak jak mówię, tych obszarów jest, e, jest 13, więc myślę, że każdy znajdzie coś, coś dla siebie i będziemy mieli więcej ciekawych ofert, tym, e, tym trudniejszy wybór, no ale większa szansa na. E, na dobrą realizację tych zadań. Więc konkursy to jest, to jest jeden duży temat. Drugi duży temat to budżet obywatelski, i w który zaraz wchodzimy. No i inicjatywa lokalna, bo tutaj na ostatniej sesji Rady Miasta zostały przyjęte pewne zmiany. Działalność Rad Dzielnic to jest rzecz, która się dzieje przez cały czas w sposób taki ciągły, bym powiedziała. No i, i, i w zasadzie to są takie. Ach, i jeszcze ważna rzecz: kampania 1%, do końca kwietnia. Trwa kampania: 1% zostawiam w Opolu, więc tutaj podejmujemy różnego rodzaju działania. Namawiamy naszych mieszkańców, żeby nie wysyłali swojego 1% do Warszawy, tylko zostawili w naszym mieście na rzecz naszych organizacji, które realizują zadania u nas, lokalnie dla naszych mieszkańców. Jak wygląda taka kampania? To jest zawsze zespół wielu działań bo z jednej strony najpierw oczywiście musimy przygotowywać się teoretycznie, sprawdzamy jakie, jakie są przepływy, ile mamy tych organizacji uprawnionych. Poza szeroko rozumianą kampanią prowadzoną w internecie, w mediach społecznościowych, to również staramy się docierać do samych środowisk organizacji pożytku publicznego. Żeby same się reklamowały? Żeby same się reklamowały. Temu też służy konkurs, który już za chwilę będzie rozstrzygnięty, bo, bo do wczoraj była, było zgłaszanie prac konkursowych. Konkurs niepozorny 1%, gdzie organizacje pożytku publicznego, ale też mieszkańcy, mogli przy. Przygotować y, film promujący y, taką organizację, zdjęcie z hasłem oraz tekst. Na jaką organizację oddaje swój 1% i dlaczego? Ta kampania jest skuteczna? Tych pieniędzy jest coraz więcej w Tak, myślę, że myślę, że jest skuteczna zarówno w tym wymiarze finansowym, bo faktycznie z roku na rok obserwujemy, że nasze organizacje pozyskują coraz więcej kwot z 1 Za ubiegły rok była to kwota ponad 5 milionów złotych. Nieźle. To, jest, to jest naprawdę niezły wynik. Oczywiście, że my zawsze sobie wskazujemy takie dwie grupy, do których musimy dotrzeć w tej kampanii, bo jedna grupa to są te osoby, które w ogóle nie oddają 1%. Bo nie wiedzą, nie mają świadomości, myślą, że to trudne, więc ich musimy w ogóle przekonać, i to jest 40% społeczeństwa, tak statystycznie rzecz biorąc, ich musimy przekonać, że, że to nic nie kosztuje i że to jest banalnie proste. No i w, z kolei w tych 60% pozostałych wyłonić grupę, która oddaje 1%, ale namówić ją, żeby oddała na nasze organizacje. A która organizacja dostaje najwięcej? Um, Z jakiego e... typu organizacji może tak? Właśnie może nie będę wskazywała, e, która, ale tak. to są e, zwykle organizacje e, zajmujące się ochroną zdrowia, szeroko rozumianą. No to nie jest zaskakujące. Nie, nie jest zaskakujące, to są organizacje, które skupiają też podopiecznych, czyli osoby, na które bezpośrednio można ten swój 1% przekazać. Wiemy, że takie, takie kampanie są skuteczne, też osoby chorujące, ich rodziny skupiają wokół siebie znajomych, przyjaciół, prosząc o pomoc. No to przynosi efekt i dobrze, no bo przecież to są środki, które są później potrzebne im na, na leczenie, na rehabilitację. Na, na ratowanie zdrowia. Pani naczelnik, duże było zainteresowanie w tym roku konkursem imienia Jana Całki? Um, umiarkowane. Yy, wiadomo, że, że zawsze chciałoby się więcej. Mieliśmy 21 zgłoszeń na, w konkursie na lidera społecznego roku i 9 zgłoszeń na pożytek roku. Pożytek roku, czyli wydarzenie organizowane przez jedną z organizacji pozarządowych. Wydarzenie akcyjne albo też ciągłe, które organizowane jest i które odbywa się przez cały rok. To jest wynik, który oczywiście, liczba zgłoszeń, która pozwala nam na wyłonienie dobrego laureata. Natomiast zawsze jest komfortowo, kiedy ma się duży wybór. Ja myślę, że będziemy też pracować nad rozwojem tej, tej formuły. Tam jest, zdaje się, nagroda finansowa. Tak, nagroda finansowa i to nie mała 5000 zł w każdej kategorii. No, dla takiej organizacji to jest spora kwota. To jest sporo i, i dla organizacji, i, i dla, dla samego lidera. Myślę, że to jest gratyfikacja, która jest przyjemna. Ale warto się postarać. Warto się postarać, ale myślę, że jednak największą wartością tej nagrody to jest ta nobilitacja. To jest sam fakt, u społeczników to tak jest, że, że, że mniej chodzi. Chodzi o te pieniądze, więcej o fakt, że ktoś to docenia, że, że ta pasja, to działanie faktycznie jest widoczne i jest uznawane za, za bardzo potrzebne, za wyjątkowe. Przypominam, że naszym gościem jest dzisiaj Aleksandra Zwarycz, naczelnik Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu. Drugiej części rozmowy możemy posłuchać i zobaczyć na naszej stronie RadioPole.pl. Pani naczelnik, to taka kwestia podstawowa. Jak pani ocenia kondycję tego trzeciego sektora w Opolu? Dobrze. Umacnia się. Umacnia się dobrze właśnie dlatego, że widać, widać progres, widać takie wzmocnienie tego sektora. To, co jest wyznacznikiem właśnie mocnego sektora, to jest taka szeroko rozumiana profesjonalizacja działań. I oczywiście tutaj jeszcze jest spore pole do tego, żeby, żeby ten trzeci sektor wzmacniać i, i rozwijać, ale też te, i nasze obserwacje i badania potwierdzają, że mamy coraz bardziej świadome organizacje. Taką, takim ciekawym wnioskiem, który płynie z ostatnio przeprowadzonego raportu, do dotyczącego kondycji organizacji pozarządowych jest fakt, że 83% tych organizacji wskazuje na potrzeby czy widzi y, potrzebę y, przeprowadzania korzystania ze szkoleń dotyczących y, pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych. To pokazuje, że mają świadomość? Organizacje tak mają świadomość, że tak to musi działać, że w ogóle powinny mieć taką szeroką dywersyfikację środków, że nie powinny być uzależnione od jednego źródła, czyli tylko czerpania. Na przykład z, ze źródeł samorządu, tylko te środki powinny być zdywersyfikowane, żeby zapewnić sobie taką większą stabilizację, no i, no i faktycznie możliwość dalszego rozwoju. Kiedy rozmawiam z takimi przedstawicielami organizacji, to oni mówią, że brakuje pieniędzy na etaty, na przykład. Tak, to jest. A ogóle... na wolontariuszach nie można cały czas się opierać. Przede wszystkim wolontariuszów jest mało. I to, jest, I to jest kłopot, bo w sumie to też, to też wniosek z, te, z tego badania, że 63% organizacji korzysta z wolontariuszy, a 36% tych organizacji to w ogóle żyje tylko z pracy społecznej. To jest wręcz zadziwiające, no bo sobie myślę, w jaki sposób, ale najczęściej to, to, to dotyczy Pasjonacji. też. Tak, i to dotyczy organizacji małych, które mają małe budżety, kiedy ten budżet pojawia się większy, nie sposób działać tylko na, na pracę społecznej. My też myśląc właśnie o tej potrzebie profesjonalizacji ogłosiliśmy ostatnio konkurs i liczymy na ciekawe zgłoszenia dotyczący właśnie przeprowadzania takiego szeregu szkoleń i porad eksperckich w różnych tematach. Właśnie przede wszystkim to te finansowania, źródła finansowania zewnętrznego, rachunkowość, podatki, promocja organizacji, tematy fundraisingu, bo, bo to są... To jest zespół tematów, które mm, organizacja musi choć w najmniejszym stopniu opanować. przyswoić, żeby wiedzieć jak prowadzić to swoje organizacje jeśli chce się rozwijać. Jeśli nie chce być organizacją, która powiedzmy żyje, nie wiem, no, za parę tysięcy rocznie zrobi jeden malutki projekt i... I jest z tego zadowolona. Okej, okay, nie negujemy tego, ale jeżeli myślimy o rozwoju, to, no to tutaj jest potrzeba kształcenia i rozumienia pewnych zjawisk. To są trwałe organizacje, długo się utrzymują na rynku? Z tym jest różnie, bo oczywiście mamy organizacje, które zawiązują się. Na początku jest super zapał, jesteśmy pasjonatami, zrobimy fantastyczne rzeczy, później gdzieś tam para trochę uchodzi. No, i okazuje się, że, że mamy taką, taką organizację kanapową. No, takie przypadki też się zdarzają, ale mamy też w Opolu organizacje, które są naprawdę mocnymi partnerami dla miasta, które realizują projekty, zarówno zlecane przez miasto, jak i też zlecane ze środków rządowych. A do nas zwracają się z kolei o środki finansowe na pokrycie wkładu własnego na duży projekt. I to, to zawsze nas cieszy, kiedy widzimy, że nasze rodzime organizacje zaczynają być coraz mocniejsze, zaczynają coraz więcej zadań realizować, a przede wszystkim realizują je dobrze. Więc to jest. Podzerywają no, no, konkursu po tak, prostu. Tak, to jest, to, to jest na pewno sukces nasz wspólny, sukces zarówno organizacji, jak i miasta. Bardzo dziękuję za rozmowę. W naszym gościem była dzisiaj Aleksandra Zbarycz. Dziękuję pięknie.